Kochany bracie, kochana siostro, nie myślcie, że o was zapomniałam, o tym, że wracamy do drogi nawrócenia. Niemniej potrzeba było czasu, aby Pan pokazał, czego chce. I propozycja jest taka, aby ten nasz powrót, droga nawrócenia, była stawaniem w prawdzie, w prostocie, z naciskiem w prostocie, by ujrzeć siebie w obliczu Jezusa, w Jego obecności, w świetle Ducha Świętego. Aby to nie brzmiało tylko tak ładnie, tu chodzi o konkrety, więc codzienny rachunek sumienia z dnia, z jednym pytaniem, czy byłem, czy byłam jedną miłością, Bożą miłością wobec drugiego człowieka. To do rachunku sumienia dzień po dniu. Aby wzrastać. Względem Boga trzeba nam stawać w prawdzie. Więc prośba do Ducha Świętego dzień po dniu: pokazuj mi prawdę o mnie. O mojej relacji do Boga, do drugiego człowieka. Każdy poranek z prostotą w sercu. Prośba do Ducha Świętego, aby przemieniał nas w Jezusa. I branie naszego krzyża. Naszym krzyżem jest egoizm, który ma obumrzeć. Ujrzenie swego serca w prawdzie, chwila po chwili, pozwolenie, aby to Duch Święty pokazywał nam prawdę, chwila po chwili, i stając w tej prawdzie, czy jestem miłością, czy myślę o innych z miłością, mówię z miłością, postępuję z miłością, ale nie egoistyczną, lecz Bożą. I tak dzień po dniu, chwila po chwili, przez cały Wielki Post. Rekolekcji różnego rodzaju, konferencji na pewno znajdziecie miliony w internecie. W tym czasie sama będę starała się o ciszę. Ciszę wewnętrzną i zewnętrzną. Z tą wewnętrzną najtrudniej, bo zewnętrznie można powyłączać wszystko. Ale tutaj to jest praca dla Ducha Świętego, abyśmy pozwolili, by to On nam pokazywał właśnie ten chaos, który jest w każdym z nas. To jest propozycja. Czy
Czy będą potrzebne do tego jakieś teksty, rozważania? Jeszcze tego nie wiem. Niech Duch Święty poprowadzi i pokaże. Ważne jest, po pierwsze, gotowość naszego serca na stanięcie w prawdzie, na wzywanie Ducha Świętego. Przyjmowanie Jego natchnień i prawdy, która nie będzie wcale łatwa. Bo pokaże nam całą obłudę, egoizm, ale nie zostawi nas samych. Pokaże nam nasz krzyż, obumieranie egoizmu. Rozważcie, kochani, w sercu, czy jesteście na to gotowi i czy chcecie. W bardzo prosty sposób, dzień po dniu, chwila po chwili, przejść przez Wielki Post w ten sposób. Dla tych, którzy będą mogli i chcieli, cudowne by było prowadzenie mini dziennika duchowego. To znaczy szczególnie zobaczenia swoich słabości, ale nie po to, żeby się dołować, lecz by stanąć w prawdzie i w ten sposób dobrze przygotować się do solidnej spowiedzi. Czy to będzie co 2 tygodnie spowiedź, czy jedna konkretna, nie wiem. Tutaj każdego z nas niech poprowadzi Duch Święty. Ale żeby nic nie zostało przez nas zapomniane, myślę, że warto króciutko, treściwie napisać to, co Duch Święty będzie pokazywał. Na przykład, wściekam się na męża, gdy i niech pokaże Duch Święty, kiedy, bo wówczas wychodzi nasz egoizm, to znaczy, skoro mnie jeszcze boli zachowanie mojego męża czy żony, to znaczy, że we mnie jest egoizm. Sprawiają mi ból moje dzieci przez i niech to też pokaże Duch Święty. Niech to On nas wyprowadzi i poprowadzi. Sama w tej chwili zaczęłam czytać, rozważać książkę Łagodny Duch. Ale nie wiem, czy to będzie treść do rozważań na ten czas. Zobaczymy. Rozważcie to, kochani. Pamiętajmy o jednym. Mamy czas tu i teraz, czas nawrócenia. Innego nie będzie. Jutro nie należy do nas, jest dzisiaj. Obyśmy chcieli z tego czasu dobrze, mądrze, poddani woli Bożej skorzystać. Thank you.
czekałem na tą chwilę. Ile czekałem, byś zechciał przyjąć mnie. Ile czekałem, byś się odezwał. Byś w me ramiona w końcu wtulił się. Ja wiem dobrze, co przeżywasz. Wiem też dobrze, czemu płaczesz. Znam też dobrze twe cierpienie, bo nigdy nie opuściłem cię. Najlepszym przyjacielem.